Dlaczego wszystkie linie metra omijałem dworzec centralny? Tramwaj, kierunek Modlińska, coraz bliżej. Zwężenia na placu na rozdrożu. ZDM oświetla Sawą całą Warszawę. I przebudowa Chmielnej z wykonawcą. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w niedzielę, 17 września. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemam wznąż. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jak zawsze zaczynamy od tego, co jest najważniejsze, czyli awarii wind na stacjach metra. To tak, po pierwsze Świętokrzyska, Dr. Cynał, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Stokłosy, Kondratowicza, Dr. Cynał, Wierzbno i jakaś stacja nieznana, może plac Konstytucji? Na tych wszystkich stacjach metra nie działa co najmniej jedna winda, więc tak wygląda sytuacja. Całkiem ciekawie i przy okazji informacja, że już zakończył się remont schodów ruchomych na stacji metra Centrum, bo było to do 11 września, przynajmniej według tej rozpiski. Kolejna informacja to oczywiście metro, czemu nie jedzie do dworca centralnego w nowych studiach, żadna linia z nowych pięciu nie dociągnie się w tamtą stronę. Czemu? Sytuacja jest dosyć prosta i banalna. Po co ciągnąć linię metra do Warszawy Centralnej, skoro wszystkie pociągi tak muszą przejechać przez zachodnią i wschodnią, a do obydwu tych stacji kolejowych będą dojeżdżać różne linie metra. Na wschodnią będzie dojeżdżać trzecia linia metra, natomiast na zachodnią będzie dojeżdżać piąta linia metra. Więc w dużym skrócie nie ma takiej potrzeby. Jest jeszcze oczywiście z dworców głównych Warszawa Gdańska, Pomocnicza i tam dojeżdżają już pociągi linii metra M1, no i Warszawa Główna będzie miała też przesiadki z czwartej linii metra. W dużym skrócie nie ma właściwie teraz sensu planowania jakiejś specjalnej linii metra do Warszawy Centralnej, bo w tamtym miejscu też jest planowana druga linia średnicowa, która w przyszłości najprawdopodobniej będzie jechać od Warszawy Wileńskiej pod całym miastem, przez Warszawę Centralną i kończąc się przy Warszawa Służewiec, więc w ten sposób, jeżeli by tam powstała teraz nowa linia metra, kolejna linia kolejowa musiałaby być zagłębiona i jeszcze głębiej, a to już trochę głęboko i długo by się wyjeżdżało na powierzchnię. Wiem, że moskiewskie metro jest bardzo głębokie, ale nie o to chodzi nam w Warszawie, żeby u nas też było tak głęboko. Natomiast to są przyczyny, czemu metro nie jedzie do centralnego, po prostu nie ma takiej potrzeby, a aktualnie przebudowa średnicy będzie w ten sposób realizowana, aby były wygodniejsze przesiadki do już najbliższych stacji metra, czyli do Ronda ONZ, czy do metro Centrum. Idziemy dalej, czyli kolejne informacje, mianowicie, miało być po betoniarni, a betoniarnia została. No i co ja mogę powiedzieć? Dalej blokuje budowa metra. Na razie nowy termin egzekucji został wyznaczony przez wojewodę. 27 września. Teraz właściciel otrzymał już, część działek została przejęta, ale to jest mniej więcej 48%. Bo właściciel otrzymał już odszkodowanie za działki, zaliczkę w wysokości 70% nieruchomości za 6 działek, ponad 24 miliony złotych i 100% odszkodowania za nieruchomość ostatnią, czyli działkę 7 i 11 milionów złotych. W skrócie to nie mają pieniądze, prawie już wszystkie pieniądze mają, bo to jest małżeństwo z tego, co już dowiedzieliśmy się, ale cały czas jeszcze nie wszystko zostało zrealizowane, a właściwie nie wszystko zostało przejęte. Z innych informacji, służby wojewody są zdeterminowane do przejęcia nieruchomości betoniarni, aby umożliwić przystąpienie do realizacji ostatniego etapu budowy drugiej linii metra. Niestety służby wojewody odnoszą wrażenie, że może dochodzić do celowej opieszałości w oddaniu tej nieruchomości na cele publiczne. W związku z tym wojewoda mazowiecki zapewnia, że podejmie zdecydowane działania w celu przejęcia nieruchomości zgodnie z prawem i nastąpi to niezależnie od tego, ile w tej sprawie będzie złej woli. Wskazało w komunikacie biuro prasowe wojewody mazowieckiego, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wojewodę. Tymczasem inne informacje, nowa linia tramwajowa wzdłuż Modlińskiej, jednak na koniec tej dekady, a właściwie na przełomie tej dekady. Miała być szybciej, więcej informacji szczegółowo powiedziałem Wam w ostatnim filmie.
gdzie dokładnie przeanalizowałem to w przeciągu 40 minut całe nowe studium, znaczy całe nowe, nie wiem, no studium mniej więcej, jak będzie jechać ta linia metra, ta linia tramwajowa, właśnie wzdłuż Modlińskiej z odnogą też do PKP Żreń. Dużo możliwości, dużo tras, natomiast no, ma powstać później. Jeszcze będzie oczywiście potrzeba zaprojektować to wszystko. 2024-2025 będą prace projektowe wtedy trwały, a sama budowa to 2029-2032. To jest zmiana, ponieważ pierwotnie miało to powstać do 29. Oczywiście te tramwaje zaznaczają, że jeżeli będą dodatkowe środki finansowe, to inwestycja może być realizowana szybciej. Tymczasem inne informacje, tramwaj do Wilanowa, kolejne utrudnienia. Od poniedziałku 18 września, czyli już za chwilę, Jana Sobieskiego będzie zwężona, również przy Alei Witosa i niedługo Aleja Witosa też będzie zwężona. To z takich informacji i newsów. I jeszcze z newsów mogę powiedzieć, że dzisiaj będzie film z tramwaj do Wilanowa, właśnie tego, że będzie tutaj zwężenie. Chciałem pokazać to, jak wyglądało jeszcze przed tym zwężeniem. Tymczasem inne informacje, przejście na stacji Warszawa Wschodnia jest ozdobione teraz nowym wizerunkiem Romana Dmowskiego. Nowy mural, ładne, pytanie tylko i wyłącznie, jak długo on tam będzie, nie będzie zniszczony, no i oczywiście, czy ktoś go nie ukradnie, bo sam jest zamontowany w ten sposób, aby można było go przenieść na nową Warszawę Wschodnią. Mural, ładny, pytanie tylko i wyłącznie, jak długo przetrwa z mojej strony. Więcej informacji było ostatnio, możecie zobaczyć w konferencji, gdzie tam różne osoby się wypowiadały, niestety, jak zawsze, nie udało się uniknąć polityki. Tymczasem inne informacje, czyli Dni Transportu Publicznego 2023. Większość atrakcji była wczoraj, w sobotę. Też jeździłem tramwajem między innymi. Natomiast dzisiaj to już są zwiedzenia tam, gdzie macie wejściówki głównie, czyli bocznicy kolejowej SKM-ki, zajezdni Żoliborz tramwajowej, czy STP Kabaty Metro. Oraz oczywiście jest też WKTK, która się odbywa w Grodzisku Mazowieckim i tam są różne atrakcje, nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o WKTK. Tymczasem trwa naprawa ulicy Patriotów dla linii 115, są utrudnienia w aktualny weekend. Następnie mamy zmianę w związku z różnymi obchodami dzisiaj 17 września, więc szykujcie się, że linie 116, 518, 131, 166, 168, 180, 503, 519, 522 mogą jeździć objazdami w zależności od momentu obchodów. No i oczywiście i różnych wydarzeń. No i oczywiście inne informacje kolejne, czyli most na Pragę ma już przedostrzegnięty przypadek na nowe przejście dla pieszych, które ma powstać przy Karowej. Na razie to jest projekt na budowę. Po tym etapie, który ma się zakończyć w grudniu, ma być już gotowy cały projekt, będzie trzeba zrealizować kolejny przetarg już bezpośrednio na budowę tego nowego przejścia dla pieszych. Kolejne informacje to zwężenie na placu na Dozorzu. Tutaj już od środy, tutaj już minęła, czyli 13 września. Są dosyć duże ograniczenia i zwężenia, jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje. Co ciekawe, w najbliższym filmie o placu na Dozorzu wam powiem, w jaki sposób dokładnie są likwidowane tutaj przejścia dla pieszych podziemne, czyli przejścia podziemne. To jest dosyć ciekawy sposób, o którym się chyba nie mówi, właściwie nikt to nie powiedział jeszcze, ale spokojnie, w najbliższym filmie z placu na Dozorzu, który się pojawi pod koniec miesiąca, powiem więcej. Ważne jest to, że Aleje Ujazdowskie zostały zwężone właściwie do jednego pasa w przejezdności i właściwie wszystko tak po pozostałych kierunkach też jest pozwężane. Na przykład z Szuka, żeby wjechać na plac na Dozorzu, teraz macie jeden pas, pomijając tunel, zjazd z tunelem i wyjeżdżając z Tasy Łazienkowskiej w kierunku Szuka, macie też tylko i wyłącznie jeden pas. No, zwężenie. Głównie dlatego przez te przejścia podziemne stawę. Kolejna informacja to jest oczywiście koniec metra budowy na Targówku. Tak, minął rok, AZD, tak, w końcu usuwamy, co się działo wtedy. Cały czas pozostają elementy tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową metra i dlatego AZD będzie sprzątać po nich. Chodzi oczywiście o ulicę Chodecką, gdzie się zmieni parkowanie, będzie też nowa nawierzchnia, nowe krawężniki i ogólnie ta ulica będzie miała trochę nowy wygląd. Też tak samo będzie powstawać w okolicy nowe rondo i będą zmiany na Świętego Wincentego. W związku z planowanym remontem na ulicy Chodeckiej wprowadzono zapowiadane wcześniej zmiany w organizacji poruszania się po ulicy Świętego Wincentego. W związku z mniejszą liczbą pojazdów wjeżdżających na Brudno, a także w celu ograniczenia uciążliwości remontu, zakaz wjazdu w obu kierunkach będzie obowiązywał wyłącznie w porannym szczycie od godziny 7 do 9. Jeżeli ktoś z was nie wie, to tam przy Metokonatowicza nie da się teraz przejechać prosto.
jadąc od S8, bo były ograniczenia zrealizowane w trakcie budowy metra i po budowie one nie zniknęły, mieszkańcy się skarżą, a drogowcy mówią, że po prostu nie chcą wprowadzać dużego ruchu samochodów. No, ma to swoje plusy i minusy, ale ja bym całkowicie zrozumiał, gdyby na przykład była już obwodnica i wtedy by się ograniczało ruch jeszcze samochodów, które by nie przerzuciły się na obwodnicę. A teraz, kiedy się ogranicza ruch w centrum miasta, znaczy na Brudnie, to nie ma zbytnio aż tak dużej ilości alternatyw, jeżeli chodzi o drogowe, a już dla większych samochodów to w ogóle. Także, no tak to na razie wygląda. Będzie tam tylko i wyłącznie ograniczenia w teorii, w szczycie porannym. A czyli drogowcy, znaczy kierowcy to przeczytają, wiecie, w tych małym dyduczkiem te tabliczki, to już co innego. Tymczasem Park Skarżewski idzie do remontu, oświetlenia i główna aleja będzie właśnie wyremontowana. Ktoś z Was pytał się mnie ostatnio w komentarzach, czy będą też oświetlenia zmieniane w parkach. Jak widzicie, właśnie w ten sposób to jest realizowane. I koniec pracy jest zaplanowany na pierwszy kwartał 2024. Kolejne informacje to ponad 1 000 000 zł ze sprzedaży odholowanych samochodów. Ciekawe. Dużo. Z ostatniego przetargu, no właściwie z ostatniej aukcji, 31 aut zostało sprzedanych z 46 i kwota z tej sprzedaży to ponad, to prawie 236 000 złotych, więc całkiem dużo, a ze wszystkich aukcji to jest ponad 1 000 000 zł, także całkiem nieźle. Można jeszcze zarobić na pojazdach, których nikt nie chce właściwie odebrać, bo one tam sobie czekają na tych parkingach CDM-owych. Kolejne informacje to jest coś, co też mieliście już ostatnio w ramach konferencji. Ostatnio ogólnie było mnóstwo konferencji, z żadnych filmów, tylko same konferencje. No co ja poradzę, ostatnie 2 dni to było właściwie konferencje. Sam nie poszedłem na kilka konferencji, bo było ich za dużo, jakby 4 konferencje jednego dnia w piątek, już bez przesady. Wszystkie komunikacyjne to ciekawe. Natomiast wracając do meritum, była konferencja a propos oświetlenia, dużo było bardzo osób, zainteresowanie mediów było niesamowite. Natomiast co ważne? Ważne jest to, że faktycznie jest teraz tego więcej oświetlenia i teraz już ZDM, oczywiście oszczędności w skali roku są całkiem duże, tak? Łącznie to jest ponad 33 miliony złotych. Natomiast co ważne, to jest to, że oni teraz już nie tylko i wyłącznie swoje ulice, czyli ZDM-owe, wymieniają, bo właściwie tam już nie mają co zrobić, ale ulice gminne. I cel jest prosty, wymienić wszystkie oprawy na ulicach gminnych. No widać, że ulic gminnych jest dużo więcej, ale te latarnie tam są słabsze, nie muszę mówić aż tak mocne, bo też ulice są mniejsze. Natomiast tego naprawdę jeszcze całkiem dużo jest. I teraz to będzie dla licy w najbliższym czasie. A więcej informacji o tym, jak można w przyszłości rozbudować ten system, macie teraz w karcie w opisie. I w linku, znaczy w karcie i w linku w opisie macie do konferencji, gdzie dopytałem się rzecznika prasowego ZDM-u, jak może wyglądać w przyszłości system oświetlenia w Warszawie, bo te latarnie, a właściwie oprawy, mogą nie tylko i wyłącznie świecić, ale mogą też myśleć. W skrócie, może tam być cały komputer, który będzie tym specjalnie sterować. Inne kolejne informacje to, tak jak powiedziałem wcześniej, na Patriotów trwa aktualnie remont, dlatego linia 115 zmieniła swoją trasę, a prace się zakończą, znaczy zaczęły się 15 września, a zakończą się 18 września, około godziny 4. Kolejne informacje to skrzyżowanie nowe ulicy Arkuszowej Estrady z ulicą 3 Maja. Ma być przebudowane i aktualnie do przetargu wpłynęło parę ofert. 5 ofert dokładnie, gdzie wynoszą te oferty w przetargu od prawie 10 milionów złotych do prawie 15 milionów. Także tak wygląda sytuacja. Kolejne informacje to są już też kolejne oferty na wiadukt w Lembertowie. Tutaj sytuacja wygląda dobrze, bo większość z tych ofert mieści się w budżecie. Co ważne, ten wiadukt zlikwiduje jak chyba jedno z pierwszych w Warszawie przejazdów w tym miejscu przez linię kolejową. Tutaj są tylko i wyłącznie przejazdy kolejowe. Czy to Wesołej, czy to w Lembertowie, to jest pierwszy taki wiadukt, który będzie usuwać to. Wesołej też ma powstać i w Lembertowie też ma powstać jeszcze po tunelu jednym, gdzie aktualnie są przejazdy kolejowe, natomiast to nie nastąpi szybko, jeszcze chwilę będziemy musieli przy tym poczekać. Co ważne, jak chcecie dowiedzieć więcej informacji, również Was odsyłam do zapisu nie konferencji, a moich pytań do rzecznika prasowego Szydemu, czyli Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Dokładnie się spytam o tą inwestycję i obwodnicę śródmiejską. Tymczasem z ulicą Narwik została aktualnie zamknięta w związku z budową ulicy Lazutowej. Od jednej strony nie ma teraz tutaj wjazdu, w tym miejscu jest zamknięte, macie też na mapie. Narwik
się tutaj ciągnie. Od tej, w tą stronę można wjechać, a od tej strony nie można, bo tutaj nie będzie przejazdu po przebudowie. Będą zawrotki w tym miejscu i w tym miejscu, natomiast tutaj przejazdu nie będzie, tu musi powstać nowa wysepka. Kolejna informacja to dobra nowina. Chmielna będzie mieć nowy kształt. I o Chmielnej film przygotowuję dla Was długo, chyba od czerwca. Czekam, aż się coś wydarzy i to jest chyba dobry powód, żeby zrobił ten film w końcu. Wszystko jest nagrane, żeby nie było. Po prostu nie mam czasu tego zmontować. Balzola przebuduje Chmielną. Miasto rozstrzygnęło przetarg po raz drugi, bo za pierwszym razem nie udało się go rozstrzygnąć, bo po prostu, no jakby to powiedzieć, nikt się nie zmieścił w budżecie. Teraz się zmieścili i nowa Chmielna już niedługo może rozpocznie się z przebudową. Oczywiście prace formalnościowe jeszcze muszą się zakończyć, ale najprawdopodobniej za miesiąc lub dwa faktycznie już te pierwsze prace rozpoczną się na budowie, a właściwie przebudowie Chmielnej na zupełnie nową ulicę. Więcej informacji, jak zawsze, oczywiście będzie warszawskie inwestycje, jakie to będę pokazywać tak standardowo co dwa miesiące. Kolejne informacje to sondaże i quizy mniejsze z tym, które wróciły po chwilowej przerwie. No i tak, po pierwsze, w jaki sposób wykorzystywać rezerwy terenu w Warszawie do czasu budowy danej inwestycji? Na prawie 1000 głosów, trochę ponad 900, większość z Was, 40% z Was stwierdziło, że tymczasowe parki lub parki kieszonkowe lub skwery to jest najlepsze rozwiązanie. 29% z Was stwierdziło, że nieużytek porośnięty trawą, bo jak w komentarzach mogę Was wyczytać, zresztą z tym się też zgadzam, lepiej nic tam nie robić, bo później jest problem, że trzeba coś usunąć. Mieszkańcy i inne osoby się na tym nie zgadzają i jakaś inwestycja staje i się nie powstaje. Głównym problemem tutaj na przykład są tymczasowe rody. Większość z Was dobrze stwierdziło, że nie powinno tego się realizować. Aktualnie wszystkie rody, które znajdują się w Warszawie, to są miejsca jako rezerwy terenu. Żaden rod w Warszawie nie jest elementem, który tam ma być na stałe. Problem jest tylko taki, że takich rodów już aktualnie nie da się przenieść. Właściwie jest to bardzo trudne, dużo osób na to nie pozwoli, sądowanie i tak dalej. A trzeba pamiętać, że to wszystko jest tylko wyłącznie tymczasowe, pod różne inwestycje, trasy NS czy inne obwodnice Warszawy. To takie ciekawostki, między innymi na przykład tramwaj na Gocław teraz musi brnąć przez rody i to też nie jest łatwe. Inny pomysł to 16% parkingi lub tymczasowe paplusery, 4% tymczasowe czasowe rody, nie wiem, nie ma zdania, 6%. Kolejny to był quiz. Ile w Warszawie jest oddanej do użytku stacji metra aktualnie? Większość z Was na ponad 1000 głosów stwierdziło dobrze, 39 aktualnie mamy stacji metra. Będzie plus 3 nowe stacje, jak będzie oddane do użytku metro do Karolin, no i oczywiście plus 2 stacje, jak powstanie Plac Konstytucji i Muranów. Kolejna informacja to, z jaką częstotliwością powinny jeździć pociągi SK na aktualnych liniach, no i na prawie 1000 głosów większość z Was stwierdziło, że co 10 lub 20 minut, no kto by się zdziwił, najczęściej to najlepiej, 15.30 to jest druga opcja, 37% z Was, pierwsza była opcja 55%, no i kolejne to już tam minimalne osoby, które głosowały na 30, 60 minut, 45, 90 minut. Dużo ciekawych komentarzy tutaj się znalazło. No i tak jak mówiłem, dzisiaj będzie film od tramwaju do Wilanowa. Kolejne, czyli nowość, mamy, a mianowicie absurdy mniejsze z tym, kto pozwolił na czerwono, kto pozwolił na pomalowanie na czerwono drogi dla pieszych. Mamy przykładowe zdjęcie, jak widać karygodnie to wygląda w ten sposób. Faktycznie to w różnych miejscach w całej Polsce się zdarza. Na nowych wiaduktach też nie jest tak to wygląda, że często drogi dla rowerów, które wcześniej były nam wmawiane, pokazywane wszędzie, że droga rowerowa jest na czerwono, przejazdy rowerowe są na czerwono, więc tam rowerzyści jadą, a teraz w różnych miejscach, czy to na przykład wzdłuż obwodnicy południowej mamy drogi dla pieszych na czerwono, drogi dla rowerów są na szaro. Tutaj mamy na przykład asfalt dla rowerzystów, to jest oczywiście zrozumiałe, natomiast dla pieszych czerwony chodnik, no tutaj możemy też mieć taki dylemat, gdzie ja właściwie mam jechać, po asfalcie, bo mamy dużo starych chodników, które są w formie asfaltu, czy po drodze rowerowej, czy właśnie po chodniku, gdzie mamy czerwony chodnik. No nie powinno tak się tego robić. Jak już mieliśmy kolorystycznie te podzielone, to powinniśmy się tego trzymać. Czerwony asfalt też mamy w tych miejscach, to jest ciekawe. Tam w komentarzach też pisaliście, że w niektórych miejscach jest nawet są nawet zielone ścieżki rowerowe. No nie wiem, przez jakie okulary ktoś na to musiał patrzeć, żeby aż takie coś wymyśleć, ale takie ciekawostki. Absolutnie mniejsze z tym możecie swoje zgłaszać na Discordzie, na serwerze, na Wizelandii, do którego macie link w opisie i na ekranach końcowych. Bo ogólnie to jest już koniec filmu. Jest Was tutaj ponad 12 000 829 osób, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję.
Jeśli Wam taki film się podobał, to zostawcie łapę u góry. I jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja teraz wjeżdżam na 2 tygodnie, mniej więcej. Pojawię się tylko na chwilę do Warszawy, przyjadę, aby nagrać zachodnią i właśnie wspomniane plac na rozdorzu, trasę łazienkowską, czy jakieś inne mniejsze inwestycje. Ale przed nami dosyć dużo ciekawych filmów. Również wiadukt nad ulicą Globusową, który nagrałem, bo było dużo komentarzy, żebym w końcu to zrealizował i nagrał, więc pojechałem i to nagrałem w międzyczasie wczoraj przed jeżdżeniem tramwajem. Natomiast nie zmienia faktu, że kolejny mniejszy z tym będzie za tydzień, mniej więcej, prawdopodobnie będzie z drzewa. No i oczywiście kolejne materiały też w przeciągu najbliższych dni. Dużo ciekawych inwestycji. Oczywiście już wspomniałem od tramwaju do Wilanowa, ale będzie też S7 od Czosnowa do Modlina, plac centralny prawdopodobnie, kładka przez Wisłę, plac Trzy Krzyży, Nowa Rodona, wiadukt nad Globusową, o której powiedziałem, LK7, czyli linia kolejowa numer 7 do Wawra od wschodniej. Tam się dużo dzieje ciekawych rzeczy. Tunel w Kobyłce, no i dużo jeszcze innych inwestycji, których teraz nie powiedziałem. Także jak zawsze dużo materiałów, dużo ciekawych informacji na kanale Wizonosz. Cześć!